Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dead Space. Jest to pierwsza część, 2008 rok. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, mamy tutaj komorę odkażającą. Uruchommy ją, zobaczmy, co się wydarzy. Nie wiem, czy mam do nich strzelać, czy nie. Na razie nie strzelam. Nie będę marnował amunicji, bo już mi się... Ta broń chyba mi zabije uszy za chwilę. O matko. Zdecydowanie za głośny był ten motyw z tą piłą. Nie będziemy już z tej piły korzystać, bo mi prawie rozsadziło banie, nie? Fajna broń, ale kurde, jaka głośna, to jest po prostu masakra, nie? Czekajcie, aż ściszę normalnie ten. Ściszę grę trochę, co? Albo może tu ściszymy po prostu. Dźwięk. Myślę, że to będzie dźwięk efektów, co? Może teraz będzie nieco lepiej. Jej, bo strasznie to było głośne. Czy oglądałeś Halloween? Wiesz co? Nie kojarzę, więc chyba nie. Podrzuć Wojta z jakiegoś linka na Discordzie, to wtedy nie zapomnę, żeby sprawdzić. Lecimy dalej. Fajna ta piła, ale kurde, strasznie głośna. Strasznie głośna. Oczywiście nie w tą stronę. Dobra, jakbyśmy bili po prostu tych przeciwników. Co tam jest? Złoty przewodnik. O! Pewnie jak to podniosę, to mnie coś tam wciągnie, nie? Dobra, mały zestaw. Użyj. O, jakiś trailerek, no. Będę wdzięczny. Dobra, tutaj zasobnik tlenu średni. Zapiszę sobie. Tutaj. Exiting zero gravity. O, zero gravity, moje ulubione. Entering zero gravity. Entering zero gravity. Exiting zero gravity. Patrzcie, jak on śmiesznie chodzi. Podejrzewam, że on ma buty takie z magnesem, nie?
A jak tu się te skoki takie wykonywało? Ktoś pamięta? Zastanawiam się... Czy na nie... No dobra. Nie pamiętam, jak się te skoki robiło. Kontrolę przy celowaniu, okej. Okay. Faktycznie. Dzięki. Jak on śmiesznie leci. O kurde, on dalej idzie. O kurde, Rafsu, witam serdecznie. Cieniutko strasznie jest... Okej. Trzeba to spowolnić, tak? Jak to się spowalnia? F? Nie, F nie. Alt? Spacja, Q? Jak to się spowalniało? Tą stazę przyklętą. Tabem nie, shiftem? Kontrolem się skakało. Altem, spacją. Środkowym? Nie. Kurde. Opcje, sterowanie. Sterowanie podstawowe. Jazda broni, biegnij, rig. Celowanie. Moduł TK, pistolet stazy, C. Cholera, jasne. Dobra, i teraz C. Dobrze. Kasia Dymka, witam serdecznie. Fajnie, że dołączyłaś do dyskusji. Włączę się do dyskusji, bo widzę filmowe tematy, a co do Dev Space, to fajnie, że mogę to tutaj zobaczyć. Bardzo, bardzo się cieszę, że również jesteś zadowolona z tego, że pykamy w Dev Space. Ok, tu go sobie zostawię. Czyli czym to było? C. Kurde, jakie wściekłe, nie? Nie, tego nie. Patrzcie, zużyłem całą amunicję do tego cosiczka, niestety, mojego ulubionego. Dobrze. Wiesz co, pan Tomasz, myślę, że tak. Na pewno będę chciał ograć jeszcze dwójkę, tylko nie od razu po jedynce. Najpierw jedynka jest taką jakby ala odskocznią. Powiedzmy, no ja sobie wymyśliłem, że to będzie idealne... Idealny tytuł, żeby się zrelaksować, ale ja się tutaj cholernie czuję zrelaksowany, naprawdę. Natomiast... Jeżeli chodzi o drugą część, to na pewno sobie ją gramy, ale w przyszłości, na pewno nie od razu po jedynce, bo po jedynce chciałbym zacząć już kolejną serię
z wcześniej planowanych, czyli prawdopodobnie będzie to Horizon 2. No i gdzie mam teraz iść? No tak, teraz musimy wykorzystać magię skakania po ścianach. Spokojny klimacik jest, co nie? Bardzo. Bardzo spokojny. Okej, czyli tu musimy wskoczyć. Fajowy jest ten motyw skakania po suficie, podoba mi się. Centrifuge activated. Reestablishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entering vacuum. Dobra, weszliśmy w próżnię. I teraz gra mówi, żebym sobie poszedł stąd. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. O kurde! Nie wiedziałem, że tu coś kurde się kręci i nie zwróciłem na to uwagi. Ukryty wymiar z 97 roku się przypomniał Kasi. Cholera, nie kojarzę. Horror science fiction, Dobra, czyli zobaczcie, tam się kręci to coś, widzicie? Teraz to widzę. Tu się trzeba chować. Tu się trzeba chować, walczyć jeszcze po drodze z przeciwnikami. No dzięki, gro. Nie! Ja nie dam rady szybciej biec. Co jest, panie Isaac? Weź kurde jakieś sprinciochy tutaj odpal szybsze. Dobra, teraz już będę się śpieszył, bo mam tylko 88 sekund. Dobra. Kurde, jak tu jest ciasno, nie? O kurde. Nie! Ojejku. Dobra, sprzątnęło go razem z przedmiotem. Trudno. Fajne jest to, że ten dźwięk jest taki przytłumiony właśnie w tej próżni, nie? Wędkarstwo, witam serdecznie, fajnie, że dołączyłeś do nas. Dobra. Pogotowiu. Okej, wychodzimy z próżni. Można sobie teraz zapisać. To będzie który save? Chyba tutaj. Dobrze, fajnie, że dołączyłeś do nas, Mariusz. Bardzo, bardzo się cieszę. Liczę na więcej fotek na galerii. Bardzo fajnie się ogląda twoje połowy. Także koniecznie, koniecznie wrzucaj. Co tam u mnie? W porządku wszystko. Patrzcie, udało mi się jeden strzał oddać. O kurde, co to było? Ale czas reakcji mam chyba niezły, bo tylko się pojawił ten stwór i od razu wycelowałem i strzeliłem przynajmniej jeden raz.
Ale tutaj ewidentnie trzeba było strzelać w tą żółtą purchawę. Piąty wymiar, też coś kojarzę, ale też chyba nie oglądałem. Okej, czyli to co się tam kręciło też można spowolnić? Cholera jasna, to wszystko można spowolnić. Niesamowite, nie wiedziałem, nie wpadłem na to, żeby to wielkie coś też sobie spowolnić, co nie? Jest dobrze. Bardzo ciekawy motyw był z tym takim obracaniem się. It's Kendra. They attacked me. I ran for it and Hammond just he just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Kurde, zwróćcie uwagę, jakie te przerywniki są naprawdę rewelacyjne. Dopracowane są na maksa, nie? Coś niesamowitego. Okej, ja sobie na tym samym save'ie zapiszę. I teraz, słuchajcie, lecimy magazyn. Szczytuje nam tutaj coś? Nie. Nie bardzo mogę cokolwiek kupić, bo nie mam miejsca w ekwipunku. Ale widzę, że mogę kupić kombinezon poziom drugi? A już to chyba mam kupione, nie? Weźmy średni zasobnik tlenu, mi niepotrzebny. Wartościowy komponent elektroniczny sprzedaj w magazynie za kredyty. Ok. Staza. Amunicję do pistoletu linowego. Ale ja nie kupiłem chyba pistoletu linowego. Z tego co kojarzę, więc chyba nie ma sensu tego trzymać. Pociski pulsacyjne, paliwo miotacza, ostrze rozpruwacza. Powiem szczerze, że fajna jest ta piła, ale jest za głośna. Zdecydowanie jest za głośna, słuchajcie. Na moje oko. Co tu jeszcze można spylić? Karabin. Zobaczcie, jak ulepszona broń, jak jej cena bardzo wzrosła, nie? Dobra, na razie chyba tyle sobie zostawimy. Mały i średni zestaw. Niewielkie obrażenia i średnie obrażenia. Jaką jest sytuacja z życiem? Dobra, jest na full. A, widzicie, może ja bym sobie to kupił, co? Bo widzę, że cienko jest z tym. Jak to się nazywa? Piła, energia. To będzie to. Dobra, myślę, że cztery magazynki powinny wystarczyć. Na razie. Wszystko sobie przeładuję. Dobra. I wracamy do naszej super rzeczy. Jedna rzecz jeszcze mnie tutaj zastanawia. Myślę, że widziałeś tego szczupaka, co wysłałem? Oczywiście, komentowałem go nawet. Chyba, że wysłałeś coś nowego. Spróbujmy sobie, słuchajcie, tej piły, nie? Tylko, że spróbujmy sobie tego
specjalnego ataku. Okej. Okay. Czyli możemy po prostu tymi piłami sobie strzelać, albo tak jakby je właśnie zawieszać tak grawitacyjnie w powietrzu. Tylko tak jak mówiłem, to jest cholernie... cholernie głośne, więc z tego zrezygnuję. No i ciekaw jestem też, jaki ma główny, dodatkowy atak miotacz ognia. To taki podmuch ognia, który zużywa 10 jakby fiolek. Okej, okay, czaję. No dobra, lecimy dalej. Tu coś jest do podniesienia? Nie. Tutaj mam wrócić? O kurde. Entering zero gravity. Entering vacuum, entering zero gravity. Amunicja tylko do tego. A gdzie ja mam w ogóle teraz skakać? Dobra, czyli tutaj trzeba taką sekwencję skoków zrobić. Exiting zero gravity. Ojejku, jak głośno. O, niewiele to zmieniło. Co to za lekki suwa jest? Akwe, witam serdecznie. Dobra, uciekamy stamtąd, bo jest cholernie głośno. Ojej. Jak tam? W porządku. Jest dobrze. Myself, and with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship. It's not safe. Nie, Patryk, to tylko u mnie w Dead Space takie rzeczy. To nie u ciebie renderowanie. Faktycznie na te małe badziewstwa jest super ten miotacz ognia.
Nie wiem, czy ktoś do mnie idzie? Czy ja jakiegoś jumpscare'a nie zauważyłem? Chyba nie zauważyłem jakiegoś jumpscare'a. No trudno. Gdzie ja mam iść? A tutaj. Dobrze, że jest to B, powiem wam, które nam pokazuje, co mamy robić. Z tego bym już tutaj zaświrował dawno temu. Dobra, tam nas kieruje. Musimy tutaj zajrzeć. W środku robaczek, zestaw stazy, nie mogę już podnieść, nie mam miejsca. Prawdopodobnie, no trudno. Zobaczcie, kiedyś właśnie tak wyglądało to w grach. A, tu jest blokada tym węzłem mocy. Dobra, wykorzystajmy jeden ten węzeł mocy. A, nie mam. Zobaczcie, jak to kiedyś było w grach. Teraz już bardzo rzadko ten problem jest. O, milutko. Że musimy dbać tak jakby o nasz ekwipunek i o to, żeby właśnie się nie zapełniał i tak dalej. Już bardzo dawno nie było problemu właśnie z tego typu rzeczami. Pięknie. No podejdź, podejdź. Myślałem, że się podpali też ta beczka, nie? Ale się nie podpaliła. Że ona wybuchnie. Dobra, myślę, że koło miejsca zapisu raczej by nam nic nie wyskoczyło. Zapiszemy sobie. I myślę, że zakończymy sobie tutaj kolejny odcinek. Sporo się działo. Ale jeszcze zobaczymy, co jest za winklem. Dokąd nas to doprowadzi. Wejście do sterowni silnika i to jest właśnie tutaj. Ale wielki. Patrzcie, nie da się ich tak łatwo nadepnąć. No dobra. Skończyło się paliwko do miotacza. Tutaj jest ok. I mamy chyba jeszcze kilka pił. Kurde, te piły są zawaliste, tylko że żeby ich używać odpowiednio, nie? Wydaje mi się, że
Jakbyśmy ogrywali jakieś Dark Soulsy, to nazwalibyśmy tego chłopa bossem nawet. Ewentualnie jakimś mini bossem, zobaczcie. Ten był jeszcze brzydszy niż te wszystkie do tej pory. Ale ta piła świetnie go porobiła, powiem szczerze. No dobra, wyczyszczę sobie tą lokację. Ze wszystkich przedmiotów. Dobra, kieruje nas do tego komputera, tak też mi się wydawało. O, i teraz będziemy mogli elegancko zakończyć sobie odcinek. Złoty półprzewodnik. To by trzeba było podnieść za kredyciki. Dobra. A, wiem co. Zużyję sobie życie. W sensie leczenie. O, już powinien się zmieścić. Dobra, moi drodzy. Zakończę sobie tutaj ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na streamie oczywiście zostajemy i kontynuujemy. A na YouTubie na odcinku się żegnamy. Wbijecie na streamy, wbijecie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.